Dzień dobry, cześć Kukuryku. Dzisiaj nadaję z ziemi spustoszonej pod gniezdem. Przyjechałem sobie pooglądać trochę gwiazdy. Polecam Wam to czasami zrobić, wyjechać poza miasto. Mamy ostatnio piękne, pogodne dni i noce. I można zobaczyć ostatnio. Bardzo mi się spodobał Orion taki gwiazdozbiór gwiazdozbiór bardzo charakterystyczny e, możecie go sobie jeszcze cały czas oglądać na wiosennym już niebie e, no i naprawdę naprawdę to działa jakoś tak niesamowicie no, jest jakaś energia w tych gwiazdach e, polecam wychodzić słuchajcie zrobiłem rzecz której którą sobie obiecywałem że już jakiś czas temu, że nie zrobię. Wdałem się w głupią dyskusję znów na fejsie. Z takim człowiekiem, którego uważałem zawsze za, za rozsądnego i, i po prostu e, zrobiłem taką jakąś lekką uwagę na, na temat, na temat jakichś głupawych memów e, wrzucanych przez niego. E, i to była bardzo krótka dyskusja. Słuchajcie, wrzuciłem po prostu jakoś tam nawet nie, nawet nie komentarz, tylko taki, taką nam zajawkę I, i zostałem natychmiast po prostu objechany, że jestem że jestem po prostu już pomijając to, że jakimś tam głupkiem, to człowiekiem bez serca, bez, bez honoru i bez, i bez jak to tam było, bez kręgosłupa moralnego, no po prostu odjazd kompletny bez w ogóle, bez czytania bez tam, bez próby zrozumienia o co chodzi wiecie, no mnie, mnie to troszeczkę przeraża z jednej strony, że ludziom się wydaje, że to są rzeczywiście jakieś gwiezdne wojny i oni tutaj są teraz po stronie po stronie tej słusznej tam jest jakiś zły imperator, lord vader a oni są wszyscy są oczywiście lukami, skywalkerami no a ci bardziej tam trochę dorośli bardziej kumaci pewnie pewnie hanami solo, bo, no bo to jeszcze księżniczkę można przy okazji przy okazji zahaczyć. Ech, no mam taką smutną wiadomość, że kurczę żadna księżniczka zdaje się nie czeka na nas tutaj w tym starciu z Imperium, z Imperium Zła. Raczej, raczej jeśli już, to tych małych tam, czeka nas tutaj rola tych małych śmiesznych misiów e, w, tym, w tej ostatniej części tej klasycznej trylogii. Nie pamiętam, jak oni się nazywali, Enokowie -E czy, czy wie, wiecie, Ewokowie, -E -E tak, Ewoks. E, tych misiów takich głupawych z dzidami, którzy tam, no właśnie z dzidami, z jakimiś kamieniami, e, to świetnie chyba pokazuje tą naszą pozycję, no dlaczego się z dzidami, bo oczywiście broni takim głupim się nikt nie da porządnej, więc oni będą z dzidami z, z kamieniami jakieś tam pułapki na tych wrednych szturmowców strasznych robić no tak to zresztą to, to, to dosyć dobre w sumie, może niepotrzebnie o tego mema za tego mema zacząłem się czepiać może rzeczywiście, ten mem właśnie taki, że tutaj jest imperium zła, tutaj dzielni rebelianci. E, przypomnijcie sobie ci, e, ci tacy imperialni rycerze, kurcze, oni byli oni byli trochę, tak przypominali tych, e, przypominali trochę tych e, tych Rosjan, tak? Oni, ich było, oni, oni byli tacy potężni, straszni, ale jak przychodziło do, do co do czego, to za cholerę nic nie potrafili tra, trafić z tych swoich e, Blazerów i jakoś tak dziwnie łatwo właśnie tymi kamieniami można ich było załatwić może rzeczywiście niepotrzebnie tak sobie teraz myślę na, na, na gorąco na wizji sobie przemyśliwuję no ale tak poważnie no właśnie przerażające jest to, że dla dorosłych ludzi to się nagle zaczyna robić jakiś jakiś temat na, na fajne zajebiste memy którymi się mogą nagrzewać jacy to są wspaniali, bo oni są te dzisiaj po stronie, po stronie to znaczy to są ludzie, którzy zawsze są po stronie no, po stronie właściwej zawsze, zawsze wiedzą wszystko jak jest i innym mówią i każdy ma pewnie robota w domu do tego do termomiksa i, i, i ten i panele słoneczne i garnki ceptera to, to jest właśnie ta ekipa, nie? także straciłem na to, na to chwilę czasu, którą mogłem poświęcić na to, żeby, żeby nagrać kukuryku za dnia. No i właśnie, i właśnie dlatego też nagrywam dopiero o tej porze z ziemi spustoszonej, na którą czasami lubię, e, lubię się udać. E, wiecie, jak się nazywa taki, taki ustrój, w którym w radiu, w telewizji, w gazetach wszyscy pis piszą to samo. Jest tylko jedna linia reprezentowana, dozwolona. Gdzie za wyrażenie jakiejś tam wątpliwości czy innej opinii można stracić pracę dzisiaj. Jak się taki ustrój nazywa? Może ktoś pamięta, bo coś z historii mi się kojarzyło. Gdzieś to we Włoszech chyba było w latach 30., ale za cholerę nie potrafię sobie przypomnieć jak się nazywał ten taki taki ustrój, wiecie, że jest władza, władza wie wszystko świetnie, z władzą e, duży przemysł, taki zbratany e, ci przemysłowcy, duże wielkie firmy, właściciele tych wielkich firm e, dziennikarze oczywiście e, mają swoją wyznaczoną e, rolę do spełnienia dziennikarze film to wszystko w takim jednym, złączonym takim, takiej wiązce, jakby i oni, i oni y, tym wszystkim rządzą. No a wiadomo, że jak ktoś się temu sprzeciwstawia, to jest, y, to jest wrednym y, tutaj wywrotowcem i należy go jak pluskwę zgnieść. Wypadło mi słowo z, y, z głowy, kurczę ten wiek. Słuchajcie, to już, nie są, to już nie są przelewki, a może to słynna mgła po, po ten. E, Poplatwusowa, morowe powietrze, nie wiem. E, w każdym razie coraz bardziej e, mam wrażenie, że w takiej właśnie rzeczywistości sobie tutaj żyjemy. E, Poddawanie wątpliwość tego, co tutaj nasza światła, władza wspaniała robi, e, zaczyna być już traktowane jako nawoływanie do, do nienawiści. E, Pytanie się, dlaczego są u nas w kraju ludzie, którzy mają, wo, wobec których pewne rygory nie są stosowane, a wobec nas są stosowane, to są rzeczy, słuchajcie, bardzo niebezpieczne dzisiaj, tak? I, i za chwilkę można nie tylko znajomych na fejsie potracić, ale i poważniejsze rzeczy. Także rozumiecie sami, że. Jeszcze większą ostrożność trzeba zachowywać, chyba, przy nagrywaniu tych podziemnych filmików. No bo chodzi też o to, żeby wszystkich od razu nie wyłapali, tak jak będą robili te, te, te list, listy proskrypcyjne, żeby dla tych, co mają wyłapać potem, to może, to może niektórzy z nas gdzieś tam się uchowają, i jeszcze nie wyskoczą na tych automatycznych radarach od razu i może będzie jeszcze jakaś tam się nadzieja na normalność tlić, czego, czego sobie i Wam i wszystkim życzę. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam jak zwykle do subskrypcji, zapraszam do wyrażania swoich opinii, komentarzy. Trzymajcie się i do następnego razu, cześć.